Ten film jest bonusem, który nam się trafił w cudownych okolicznościach przyrody blisko Iławy, gdzie odwiedziliśmy z naszą ekipą filmową doktora Krzysztofa Słonia. Na miejscu okazało się, iż trafia nam się niesamowita okazja, ponieważ powiedziano, że będzie tu człowiek nie mniej ciekawy od doktora Krzysztofa, jego syn, mój imiennik, Jarosław Słoń, doktor biologii, z którym wjechaliśmy na temat, jakiego nie można było ominąć, temat, który wszystkich inspiruje, o którym mówimy w Kolwej w ramach futurystyki, temat, którym jest możliwość wpływania na długość telomerów, czyli przedłużania życia komórki. Jak wiecie, fascynuje nas w Kolwej ten temat. Jak słyszeliście bądź czytaliście w naszych materiałach, mecenas badań nad naszymi produktami, Piotr Pakuła, już eksperymentuje w Jeleniej Górze z kwasami nukleinowymi pozyskiwanymi z mlecza łososia, sprowadzonymi z Japonii. Już się pojawiły pierwsze ślady sukcesu kosmetycznego w postaci odpowiedzi organizmu ludzkiego na w taki sposób aplikowaną substancję. Temat jest fantastyczny, bo kiedy mówimy o przedłużaniu ilości podziałów komórki, o przedłużeniu życia komórki, kiedy mówimy w ogóle o skutecznej ingerencji w żywot naszej komórki, a chociażby była to tylko komórka skórna, no to za zakrętem tych opowieści pojawia się magiczne słowo nieśmiertelność. Więc wszyscy się uśmiechają i traktują ten temat średnio poważnie. Ja mam wybitną okazję dzisiaj podpytać człowieka, który na ten temat wie wiele, doktora biologii, syna Krzysztofa Słonia, z którym kręciliśmy dopiero co poprzedni film, polecam jego obejrzenie. Ze mną doktor biologii, pan Jarosław Słoń. Witam, panie Jarku. Dzień dobry. Który może mi odpowie na pytanie nurtujące wszystkich. Czy jest możliwe, panie Jarku, czy istnieje cień nadziei, że oddziałowując kwasami nukleinowymi na komórki w skórze od zewnątrz, możemy w jakikolwiek realny sposób wpływać na procesy telomerazy? Może zacznę od wyjaśnienia skrótowego, czym są telomery, tak? Jak to funkcjonuje. Otóż mechanizm powielania DNA w komórce działa w ten sposób, że nie jest w stanie powielić ostatniego odcinka. W związku z tym przy każdym powieleniu DNA potrzebnym do podziału komórki fragment jest niepowielony. I żeby nie był to fragment, który niesie informację genetyczną, komórka na końcu każdego chromosomu ma właśnie długi odcinek, który niczego nie koduje, i to są te tak zwane telomery. Z tym, że to jest sytuacja niesamowicie dynamiczna, ponieważ w zależności od długości tego telomeru inaczej jest upakowywane DNA w komórce, inaczej jest odczytywana informacja genetyczna i przy pewnym skróceniu tych telomerów zaczynają się już zmiany komórkowe, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za starzenie. Natomiast po skróceniu całkowitym, także nie ma już tego telomeru, no następne skrócenie to jest obcinanie kodującej białka sekwencji, a zatem komórka nie może już normalnie funkcjonować i najczęściej albo przekształca się w komórkę nowotworową, albo ginie. I teraz dochodzimy do telomerazy. Telomeraza występuje w takich znaczniejszych ilościach tylko w dwóch rodzajach komórek. W komórkach tak zwanego szlaku płciowego, czyli w komórkach rozrodczych, lub też w tych najbardziej macierzystych komórkach, bo one wytwarzają kolejne komórki i tam telomery nie mogą się skrócić do zera, tam muszą być utrzymywane zero, bo dzięki temu istnieją kolejne pokolenia, prawda? Natomiast drugi rodzaj komórek, w których występuje telomeraza, to są komórki nowotworowe. Inaczej nie byłoby nowotworów. Po prostu komórka jest w stanie dzielić się nieskończenie tylko wtedy, kiedy telomeraza odbudowuje telomery. I tutaj jest ogromne niebezpieczeństwo. Zarówno za krótkie telomery prowadzą do nowotworzenia, ponieważ występują zakłócenia w działaniu normalnej maszynerii komórkowej, jak i za długie telomery, ponieważ one prowadzą do potencjalnej nieśmiertelności komórki, która to jest cechą komórek nowotworowych. Tak? Zmiana długości telomerów odbywa się w sposób ciągły nawet w zwykłych komórkach. Dla przykładu wiemy, że kawa skraca telomery, alkohol wydłuża telomery. Tak? Czyli oczywiście są to bardzo niewielkie zmiany. Tym niemniej czynniki środowiskowe proste już będą na to wpływać. Również czynniki endogenne. Dla przykładu chomiki, zapadając w taki krótki rodzaj hibernacji, wydłużają sobie telomery, tak? Czyli następuje przy każdym takim przyśnięciu zimowym chomika, wydłużają mu się troszeczkę telomery na skutek procesów endogennych, tak? Czyli jest to skomplikowana dosyć regulacja. Wydaje się, że telomery wpływają na dużą część genów. Tak? W tej chwili wiemy, że około 5000 genów jest zależnych od długości telomerów. Prawdopodobnie jest to znacznie więcej. Tak? Czyli komórka wpływa na długość telomerów, to co się tam dzieje głównie poprzez obecność telomerazy. Telomery wpływają na komórkę. Jest to takie sprzężenie zwrotne. No, nasze marzenie jest w sumie bardzo skromne. Cichutko nam się marzy, żeby przedłużyć żywot komórek istotnych dla wytwarzania białek kolagenowych czy keratynocytów. Gdzieś tam światełko w tunelu widzimy. W Japonii wydano na to dziesiątki milionów dolarów już. Zaczyna się rodzić nadzieja w kosmetologii. Ja rozumiem z tego, co Pan mówi, że daleko jeszcze do mówienia o sukcesie w tej materii. Ale my nie chcemy nieśmiertelności. My chcemy tylko, żeby fibroblasty odrobinę dłużej pożyły albo były trochę aktywniejsze. My chcemy, żeby keratynoksyty wytwarzały nieco więcej keratyny lub rozmnożyły się chociaż odrobinę dłużej. Mamy ślad nadziei na to, że kwas nukleinowy, a konkretnie pozyskiwany z mleczą łososiowego, przynosi pierwsze tego typu rezultaty. Wierzy Pan w to? Mogę powiedzieć, no, macie Państwo szczęście, że potrzebujecie wpływu na komórki skóry właśnie, ponieważ są to najlepiej reagujące na tego typu działanie komórki. Kiedy próbowano z komórkami mięśni czy komórkami nerwowymi, działanie było znikome. W przypadku komórek skóry ono jest, tak? Ale to jeszcze zanim dojdę do tego, w jaki sposób ewentualnie to jest możliwe, to może bym powiedział o tym, że sama telomeraza, jak gdyby, jest to białko, które jest wytwarzane w komórce. Są geny kodujące telomerazę w komórce właśnie w różnych ilościach w zależności od sytuacji. Dzieje się to w ten sposób, że kodowana w DNA informacja przepisywana jest na kwas rybonukleinowy, RNA, i ten tak zwany matrycowy kwas rybonukleinowy dopiero wydostaje się z jądra i tam w komórce za pomocą tej maszynerii do wytwarzania białek wytwarzana jest telomeraza. I teraz, jeżeli byśmy uruchomili tą maszynerię na stałe, otrzymalibyśmy komórkę nowotworową, prawda? I to jest ogromne ryzyko albo dodawania telomerazy do komórki w jakiś sposób, albo aktywowania tych genów, które są w komórce, ponieważ dobudowywane byłyby bez końca telomery i za długie. No, jest ale inna metoda. Nieznany jest poza czerniakiem rak skóry, a jak wiemy, mechanizm czerniaka zupełnie inaczej przebiega, więc skoro istnieje zgoda na badania tego rodzaju, to nie widzimy tutaj niebezpieczeństwa. Nie, bo ja mówię, że gdybyśmy działali w ten sposób, że telomeraza byłaby w nadmiarze produkowana cały czas lub dodawana. Żeby to ominąć, można działać w taki sposób, aby ta telomeraza była obecna w komórce tylko przez krótki okres, tak, ażeby dobudować odrobinę tych telomerów, ale nie za dużo. Kiedy długość telomerów jest najlepsza? Mniej więcej w momencie narodzenia naszego. ponieważ one się skracają o połowę od momentu poczęcia do momentu narodzenia, tylko działów komórkowych na etapie życia płodowego jest bardzo dużo, a później odcinane są po kolei i my się starzejemy w zasadzie od momentu narodzin, prawda? Więc najlepszym możliwym rezultatem, jaki można by osiągnąć, to doprowadzić do takiego wydłużenia telomerów, aby osiągnęły długość jak w momencie narodzin i wtedy mamy znowuż duży zapas ich do odcinania, a nie jest to pobudzanie procesu nowotworowego. No i pewną szansę daje właśnie wprowadzanie do komórki tego kwasu rybonukleinowego, tej matrycy, na której są wytwarzane białka, ponieważ on jest niezbyt trwały. Jego czas trwania to jest rzędu kilkunastu minut. Jeżeli jesteśmy w stanie go troszeczkę przebudować, dostarczać powoli, to jest najwyżej kilka godzin. Wtedy mamy to, czego chcemy. Mamy jeszcze odwieczny problem transdermalności jakichkolwiek substancji w kosmetyce. I z kwasami nukleinowymi będzie dokładnie to samo. Transdermalność ich jest w jakimś stopniu ograniczona, wymagają nośników. No my mamy cichutką nadzieję, że wejdziemy w badania japońskie, ponieważ dysponujemy czymś, czym nie dysponuje świat, nośnikami w postaci naturalnych peptydów o zgodności biologicznej z naszą tkanką. Tutaj upatrujemy nadzieję. W to inwestuje jeden z mecenasów, naszych przyjaciół, pieniądze. My będziemy iść w ten temat, dlatego że on nas fascynuje i on rodzi nadzieję. A ja myślę, panie Jarosławie, że pana kiedyś namówimy do przyjrzenia się temu, co robimy, a przede wszystkim do przybliżenia ludziom, którzy angażują się w sieć Kolłej, do przybliżenia tematu, przyznajcie, fascynującego. To jest ogromna frajda, napotykać ludzi w tej klasie, napotykać polskich naukowców, biologów, którzy mogą w najgorszym razie zweryfikować nasze działania i powiedzieć nam, czy nie błądzimy, czy warto to robić. Naszą rolą jest zadbać o to, abyście wy mieli dostęp do rzeczy awangardowych. Ja głęboko w to wierzę, że idziemy w kierunku awangardowym, że to się stanie. To jest ogromna przyjemność, proszę Państwa, napotykać takich ludzi, jak rozmówcy, z którymi ja się ostatnio spotykam przed kamerą dla Was. Ja mam nadzieję, że Pan Jarosław kiedyś pojawi się między nami na którejś konferencji Kolłej, kiedy już będziemy bliżej praktycznego zastosowania tego, o czym mówimy i przybliży nam fantastyczny temat mikrokosmosu, biologii, naszych komórek, naszych genów. Największą przyjemnością. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.